Dzień dobry Państwu, Daria Kabała-Malarz. Witam Państwa bardzo ciepło i serdecznie z 40 piętra warszawskiego hotelu Marriott. Jesteśmy w Panorama Skybar, a to oznacza tylko jedno. Jest robota do wykonania, a to niespodzianka. Robota jest piłkarska. Są dwie dobre wiadomości. Ta robota nie powinna zmęczyć ani Państwa, ani mnie i moich gości. Ba, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by Państwa wręcz bawić. Państwo muszą jedynie dobrze się rozsiąść na kanapach, sofach czy w innych fotelach i słuchać nadal odpoczywając i delektując się tą niedzielą. No to przechodzimy do konkretów, nie będziemy tracić czasu. Plan pracy na dziś prezentuje się następująco. Zaczniemy od Lotto Ekstraklasy, bo wczoraj ta miała nam zaserwować hit. Czy takim było spotkanie Lecha z Legią? Na pewno powiemy z moimi gośćmi. Też odpowiemy sobie na pytanie, co na to lider, ten gdański, rzecz jasna. Ale pewnie wspomnimy również o Wiśle Kraków. O niej w poniedziałek, wtorek, środę również dużo mówiliśmy. I wszystko to było mówione w kontekście Jakuba Błaszczykowskiego. Więc i o tym, ale o hitach będzie też więcej. O tych hitach troszkę wyższej piłkarskiej półki też będzie. Przeniesiemy się na wyspy i o właśnie mocy hitów w lidze angielskiej. Powiemy, mamy dzisiaj Przemysława Pełkę w naszym studiu, więc tam ciekawostek w jego głowie jest całe mnóstwo. O Lidze Mistrzów też powiemy, bo przecież tydzień był bogaty w wydarzenia. We wtorek może tych piłkarskich, czysto piłkarskich nie było zbyt wiele, ale już środa co nieco wrażeń nam przyniosła. Też nie zawsze tylko sportowych, o tym też pomówimy. No to teoria. Taki był plan pracy na dziś. Rzeczywistość jest taka, że nie da się zatrzymać tego człowieka, więc chyba jemu poświęcimy cały ten program. A tak zupełnie serio, do tego z poprzedniej tablicy wrócimy na pewno. Piłka z góry. Zaczynamy. Witamy Państwa bardzo pogodnie i słonecznie. Znów nam się udało. Witamy z Panorama Skybar, w którym dziś gościmy tych oto panów. Piotr Żelazny. Dzień dobry. Paweł Kapusta. Dzień dobry. Zbigniew Mucha. Dzień dobry. Oraz Przemysław Pełka. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. Witamy debiutanta. Właśnie. W naszych skromnych progach. Właśnie, dawno nie było debiutu, już tak się tutaj niektórzy pozapisywali na stałe. Tak. No nie, takie Paweł... skromne, tak patrząc. To tak jakiś, powiedziałam w dużym cudzysłowie. Wkupne. A po robocie możemy jakiś chrzest, jeśli mamy czas i pomysły, a tego nam nie brakuje pomysłów. Paweł, ku ciebie też nie było u nas chwilę, oczywiście dlatego, że rozumiem, cały czas tworzysz, piszesz, tak, rzeźbimy, będziesz wydawał. Rzeźbimy, coś tam staram się pisać, chciałem powiedzieć tworzyć, ale no nie przesadzajmy. Tak, zachęcam do lektury, tam czasem mi się zdarza napisać coś niesportowego, więc jeżeli ktoś jest zmęczony naszą i nie naszą ligą, to zachęcam. Jakieś wywiady, jakieś reportaże. Zupełnie poważnie mówiąc, nawet przy braku zmęczenia bardzo miło sięgnąć do tego twojego poszukiwania w innych rewirach. Masz tyle makijażu, że nie widać, spokojnie. Panowie na szczęście regularnie, niektórzy hiperregularnie u nas są, więc już nie będę zagaję o Lotto Ekstraklasę. Hit na nas czekał w tej kolejce. Wczoraj go obejrzeliśmy w Poznaniu. Jak to często z takimi hitami bywa, no realnie patrzący na rzeczywistość mają obawy, że może się skończyć marnie, bo to się zdarzało w historii nierzadko. No to nie był taki mecz na nudne 0-0, były gole. Na nudne 2-0. Ale było właśnie 2-0, czy ono było hitowe, czy jednak naciągane? Hitowe to chyba nie. Znaczy nie było to taka tragedia, jak się wielu spodziewało, bo faktycznie mam wrażenie, że tym razem wszyscy czekaliśmy na taki klasyka gatunku, czyli właśnie 0-0 po meczu walki dla koneserów. Tak, ligowa marmolada. Po meczu męki. Po meczu męki, tak. I faktycznie, może to jest sposób w ogóle, jak z takimi oczekiwaniami się przystępuje do tych meczów, to potem to jakoś tam zaczyna wyglądać. I wczoraj faktycznie no, były momenty, że jakoś tam to wyglądało, ale jednak jeśli pomyślimy o tym, że mistrz Polski, drużyna, która ściga Lechię Gdańsk i która właśnie przystąpiła do meczu ze swoim jednak mimo wszystko największym rywalem, co by w Warszawie nie mówili i jakby nie próbowali deprecjonować tej rywalizacji. I jakby nie wyglądała tabela. I jakby nie wyglądała tabela i wszystko i tak dalej. No wiadomo, Lech to jest największy rywal Legii w tej chwili, bezdyskusyjnie. I jeśli w tym meczu drużyna mistrza Polski, podkreślam po raz kolejny, oddaje jeden celny strzał i to jest celny strzał taki
No, główka KFU w drugiej połowie. Taki, że Bulić łapie w dwie ręce piłkę. Łapie to bez żadnych problemów. 62. minuta, to była chyba pierwsza interwencja Jasia Buricza. To sporo o tym meczu świadczy, tak? Plus oba gole też tak naprawdę. Ale tak? Poczekaj. Piotrze, wiesz, że ja lubię, szanuję cię, ale nie mogę się z jednym zgodzić. Albo czegoś po prostu nie rozumiem. A może wszyscy czegoś nie rozumiemy. Trener Sapinto mówi, że od początku do końca jego drużyna miała ten mecz pod kontrolą i że grała jak przystało na najlepszą drużynę w tym kraju. Tylko details zabrakło. Tylko możemy się uśmiechnąć, tak jak Adam Nawałka się uśmiechnął na konferencji prasowej. No trener Sapin to chyba trochę zaklina rzeczywistość, bo o ile w pierwszej połowie faktycznie nic nie zapowiadało tego, że Lech sobie poradzi w tym meczu, że wygra, że się przełamie, to w drugiej połowie moim zdaniem Lech miał ten mecz pod kontrolą, że tak naprawdę zagrał nie tylko najlepszy mecz w sezonie, znaczy nie w sezonie, tylko w tym roku, ale po prostu faktycznie kontrolował wszystko. I działała linia obrony, i działał środek pola. Pewnie Legia nie zmusiła Lecha do jakiegoś największego wysiłku z możliwych. Niemniej naprawdę nieźle to wyglądało. Podsumowując to spotkanie, trener Legionistów mówi, że to niech tak denerwuje się Lech, który wciąż ma stratę, ale to tak jakbyśmy się znowu tymi myślami o mistrzostwie i tym pościgu rozminęli, bo to nie wiem, czy z Lechem będzie Legia o to mistrzostwo konkurować, ale prawda? Ja chciałbym jeszcze nawiązać do trenera Legii. My musimy chyba zdać sobie sprawę, że to, co mówi trener Legii, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo to kompletnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Po prostu. Ja tak się zastanawiałem, z czego to może wynikać i tak właśnie też słuchałem wczorajszych wypowiedzi, czytałem wypowiedzi cytowane na oficjalnej stronie Legii Warszawa i tam trener Sapinto mówił o tym, że przystanie 1-0 dla Lecha powinien być rzut karny dla Legii Warszawa po faulu na Szymańskim i tak sobie myślę, że w poważnym klubie to ktoś powinien podejść do trenera i powiedzieć: Rysiu, chodź usiądź sobie tutaj w ławce, my się tutaj nauczymy, o co chodzi w warze. Ale z drugiej strony sobie od razu tak pomyślałem, że przecież on doskonale wie, o co chodzi w warze i to, co on wypowiada, to on to robi wszystko celowo. Redakcyjny kolega Marek Wawrzynowski użył takiego określenia, może mało eleganckiego, ale... Marek mało eleganckiego? W życiu niemożliwe. Ja się z tym zgadzam. Ale zgadzam się w 100%, że to takie zagrywki jak u Mourinho dla ubogich, no bo też Mourinho wiadomo, jakie zagrywki stosuje. Te psychologiczne gierki, odwracanie uwagi od rzeczy najważniejszych, od piłkarzy. No ale dwa ostatnie tygodnie, a w zasadzie tydzień, no bo Krakowia i Lech Poznań, no to wszystko to, co wypowiedział trener Legii, to jest po prostu kompromitacja. No. Znaczy, wiesz, to jest o tyle jest śmieszne tak z tym Mourinho, tylko jedna rzecz, że on się przyznaje otwarcie do fascynacji Mourinho, tak? On to mówił w wywiadach, że faktycznie Mourinho to jest jakiś tam dla niego wzór i nawet opowiadał coś takiego, że właśnie podziwia go za te gierki psychologiczne. No, tymczasem faktycznie jego interpretacja gierek psychologicznych jest niestety dość kiepska, plus jednak Mourinho ma jakby mocniejszą legitymację do tego, żeby coś takiego robić, bo ma dość pełen, jak to się mówi, szafkę pełną trofeów, tak? A Sapinto no to jest 9 klubów w 6 krajach i jeden Puchar Belgii. Ja nie mówię, że Puchar Belgii to jest jakoś mało, no to jest super, że ma trofeum. Nikt z nas tutaj siedzących na przykład nie ma Pucharu Belgii, tak? Nie, ja Pucharu Belgii nie mam. Aczkolwiek faktycznie nie wiem, czy to jest czy to mu pozwala na to, żeby faktycznie gierki psychologiczne polegały na obrażaniu ludzi, na... No tak, w sumie na tym powinienem skończyć. Pogrywaniu na właśnie z otoczeniem. Bo wiecie, można prowadzić te gierki psychologiczne w różnym stylu, a niestety to, co robi Sapinto zbyt często polega właśnie na po prostu na obrażaniu. Tak, my skupiamy się na tym, co Sapinto robi, jak się zachowuje, co mówi. I w zasadzie on osiąga swój cel, skupiamy uwagę od dłuższego czasu. Odwracając naszą uwagę od gry jego zespołu. No dokładnie, gra zespołu mistrza Polski w tej chwili jest naprawdę bardzo, bardzo przeciętna. O ile jeszcze jesienią były spotkania, w których były przebłyski, były spotkania, w których Legia potrafiła szybko sobie ustawić przeciwnika, to teraz, to w zasadzie mecz w Płocku,
pokazał, że ten zespół gra dość taką siermiężną piłkę. Na Płock wystarczyło, ale dwa ostatnie spotkania pokazały, że ten zespół nie kreuje sobie sytuacji, że dopiero jak był pod ścianą, w zasadzie tak naprawdę był już w desperacji w ostatnich minutach z Krakowią, to zaczęły się pojawiać w ogóle jakiekolwiek sytuacje. Zresztą ten zespół gra bardzo schematycznie. Dość wolno, chociaż statystyki pokazują, że oni wykonują bardzo dużo sprintów, co jest ciekawe, więc to może za jakiś tam promyk nadziei na przyszłość, że być może ten zespół będzie trochę lepiej biegał, trochę lepiej wyglądał. Natomiast gra na ten moment nie daje nadziei na to, że od tak zespół się nagle zmieni i zacznie punktować, a przewaga w tabeli lidera rośnie. Właśnie to jest też ciekawe, bo trener Legii, Ricardo Sapinto, mówił też w wywiadach, że on czeka na przerwę zimową, bo dopiero wtedy ci piłkarze będą mogli wejść na taki poziom fizyczny, jakiego on od nich oczekuje. Tak? To znaczy, ja to rozumiałem tak i chyba takie było właśnie przesłanie, że wtedy zacznie się prawdziwy pressing i że wtedy zacznie się prawdziwa intensywność, taka, jakiej on wymaga od tej drużyny. No i ja patrzę na te mecze trzy już po przerwie zimowej i ja nie widzę ani większego pressingu, ani większej intensywności. Wręcz przeciwnie. I się zastanawiam, czy znowu nie mamy do czynienia z drużyną, która gdzieś nie trafiła z przygotowaniem fizycznym. Tak? I może się oczywiście zaraz okazać, że oni będą po prostu lepiej biegać i że za chwilę będą się lepiej prezentować ci piłkarze. Albo tak myślę, jak też próbuje nam przekazać trener Sapinto, to jak się poprawią murawy, to będzie to drużyna. Akurat Legia biega i potrafi biegać do końca. To myślę, że problem przygotowania fizycznego chyba nie wchodzi w grę. Tutaj raczej problem polega na tym, że nie ma pomysłu na prowadzenie gry ofensywnej. No, ale jeśli właśnie nie istnieje problem przygotowania fizycznego, no to ja jestem bardzo zdziwiony, jak to się dzieje, że mieliśmy zobaczyć prawdziwą Legię po przygotowaniach zimowych i po przygotowaniach zimowych widzimy drużynę, tak jak powiedziałeś, wolną, schematyczną, bez żadnego pomysłu, a właśnie ten firmowy pressing i firmowa intensywność, to, co było zapowiadane, tak? I on to zapowiadał z taką niemalże dziką satysfakcją. Już ja im pokażę na tym zgrupowaniu, jak wezmę w obroty i zaczną biegać chłopaki, to będzie pięknie. No i jakoś tego nie widzę. No, prawda jest taka, że jedno zdanie, że w zasadzie najlepszym piłkarzem w tych ostatnich meczach jest Artur Jędrzejczyk, że na nim opiera się cała nadzieja, że Legia coś zrobi. No i oczywiście stałe fragmenty gry, te słynne stałe fragmenty, z których oni strzelają najwięcej goli. Ale i też tracą. No dokładnie, ale trzy mecze rozegrane i zdobyta jedna bramka, po wrzutce na głowę Jędrzejczyka. No także trochę mizernie. Ja chciałem się tylko zapytać, czy nie macie wrażenia, że ta suma indywidualnych umiejętności w Legii wcale nie jest taka wysoka, nie przewyższa innych drużyn. Jeżeli popatrzymy na skład personalny Legii, ja nie wiem, czy ta drużyna rzeczywiście musi aż tak górować nad innymi zespołami. No gra Salvador Agra, o którym wszyscy teraz mówią. Gra drugi mecz, gra słabo. Nie wiem, dlaczego on gra. Dlatego mnie interesuje nie tyle to, co mówi teraz Ricardo Sapinto, ale jakie wnioski wyciągnie po tych dwóch meczach. Myślę, że to też bardziej interesuje kibiców Legii. Czy dokona jakiś roszad w tej drużynie, no bo ta drużyna nie rokuje. Ja też nie wiem. Jej brakuje moim zdaniem kogoś takiego, jak był w formie Mirosław Radović, który potrafił tworzyć, kreować, nadawać jakiś styl tej drużynie. Teraz kogoś takiego nie ma, bo patrzymy na tego Sebastiana Szymańskiego, kiedy on rzeczywiście wejdzie na ten wyższy poziom i on moim zdaniem jeszcze na ten poziom Radovicia, tego najlepszego Radovicia, nie wkroczył. Ja się z tym zgadzam w 100%, że w tym momencie w Legii nie ma lidera, który pociągnąłby drużynę po prostu i to jest chyba jeden z największych problemów, ale jak już wyciągnęliśmy tego nieszczęsnego zawodnika, o którym wszyscy ostatnio mówimy, to jest wręcz nieprawdopodobne, jak w fatalnej dyspozycji, co on pokazuje na boisku. Wczoraj tak jakoś dramatycznie. Natomiast tak samo. Chciałbym przypomnieć, jakie opinie krążyły też o Wadisie po przyjściu do Legii. Też wszyscy go skreślili. Minęło troszkę czasu, bo on przyszedł tutaj, ale wyglądał Wadis jakby... Był nieprzygotowany fizycznie. Jakby wyszedł prosto z ula, taki spuchnięty. Ale Wadis trochę popracował. Tak, trochę popracował i zaczął grać. Ale widać było, że on to ma. To od początku było widać. Natomiast tutaj
nie widać nic od samego początku, ale Polska Liga ma to do siebie, że wystarczą dwa tygodnie albo tydzień i z niebytu trafiasz na szczyt. No, i to jest najlepszy przykład. Lech Poznań. Lech Poznań też tutaj do Legii, mająca poważne problemy mieć, więc też piątek może być tym dniem, kiedy o Legii powiemy, nie no, potrafią, umieją. No nie, ale mieć też trochę w piłkę gra, także nie, powiem tak. Zdecydowanie. W polskiej ekstraklasie jest wiele zespołów, które są na całkiem dobrym poziomie taktycznym. Jeżeli nie ma wyróżniających się postaci, nie ma kogoś takiego, kto jest w stanie w pojedynkę wygrać jakąś, nie wiem, jakiś dribbling, zrobić przewagę, kto umiejętnościami indywidualnymi po prostu jest w stanie pociągnąć zespół, no to często dochodzi do takich sytuacji jak wczoraj. Wczorajszy mecz mógł się skończyć naprawdę różnie. Bramka była tak jak cały mecz i cała forma obu tych dwóch zespołów w ostatnim czasie, czyli kompletnie dziwaczna, prawda? Kuriozalna, przypadkowa, wybita piłka, w sumie nie zmierzająca do bramki, która odbija się, wraca. I jeszcze od właśnie Wujadinowicza. Wujadinowicz strzelił gola Wesowicza. Wujadinowicz, który był przeklinany w Poznaniu, nagle staje się zbawcą, prawda? Przynajmniej na ten moment. Na ten moment, w którym tego gola zdobył. Ale potem trzeba oddać, że Lech potrafił w drugiej połowie podejść do meczu spokojnie, bo w pierwszej jeszcze Legia, powiedzmy, że była przy piłce, bo sytuacji nie stwarzała żadnych. W zasadzie żadnych. Nie oddała celnego strzału w pierwszej połowie. Był wspomniany Salvador Agra, miał jeden strzał i to w zasadzie wszystko. A w drugiej połowie Lech zrobił dokładnie to, na co się przygotował. Znaczy wiedział, że Legia będzie musiała podjąć jakieś ryzyko, no i spokojnie wyprowadzała te kontry. Gdyby byli skuteczniejsi w wyprowadzaniu tych kontr, miał Jóźwiak niezłe szanse, no to pewnie mogliby wcześniej wykorzystać te niedostatki Lechu. Można było wczoraj chyba mieć wrażenie, że Lech wygrał to spotkanie wcale niewielkim nakładem sił. Ja przynajmniej takie miałam wrażenie, patrząc na to z boku. Zdaniem trenera Sapinto Lech w ogóle wygrał to unfair, pamiętaj. On powiedział, że Lech nie zrobił na tyle dużo, żeby wygrać to spotkanie. Że, co jeszcze gorzej świadczy o Legii. Że fair wynikiem byłby właśnie remis. Ale wiemy, że to jest gra błędów, tak? Więc jeżeli to jest gra błędów i ktoś popełnia tych błędów więcej, no to musi za to ponieść konsekwencje. No to w błędach jest właśnie 2-0 i przegrywa ten mecz Legia. Ja bardziej chciałam was spytać, czy wy zobaczyliście postęp, duży postęp, choćby mini postęp w grze Lechitów, po tym, co zobaczyliśmy w ich wykonaniu najpierw przeciwko Zagłębiu, a później w tym nieszczęsnym dla nich spotkaniu w Gliwicach. Przede wszystkim chyba Lech zaczął lepiej biegać, tak? Bo na początku wydawał się tak jakby przytłumiony w tych dwóch pierwszych meczach w Gliwicach i z Zagłębiem Lubin. Natomiast teraz zaczął biegać i tak jak już mówiliśmy, zabrakło Łukasza Trałki, pojawił się Maciej Gajos i zagrał bardzo dobry mecz. Zagrał Darko Jeftić. Zastanawialiśmy się już, czy ten zawodnik w ogóle nadaje się na Lecha, czy on jest w stanie podnieść tego Lecha, czy mu się chce. No on grał, powiedzmy, kiedyś grał w Lechu znakomicie, więc niemożliwe jest, żeby nagle zapomniał grać w piłkę, tak? I okazuje się, że ten Jeftić już też miał przebłyski dobrej gry. Jóźwiak na skrzydle, to był kolejny zawodnik, który robił delikatną różnicę w tym meczu poza obrońcami, tak? Poza Gumnym, poza środkiem obrony, która dość mocno ograniczyła Carlitosa i tak naprawdę nie pozwoliła Legii na nic w tym meczu. Odpowiadając na twoje pytanie, to ja na razie nie widzę żadnego postępu. Ja czekam, bo to tak naprawdę ten mecz to był taki mecz trochę na emocjach i Lechowi zależało przede wszystkim na tym, żeby się przełamać. Wiemy jaka jest historia meczów w ostatnich latach Lecha z Legią. Legia zazwyczaj Lecha ogrywała, prawda? Wygrała 9 z 11 spotkań, licząc też mecze pucharowe, finały Pucharu Polski, więc ważne było to, że po pierwsze wystartować w końcu, bo po pierwszych dwóch spotkaniach o Lechu mówiło się tylko źle. Po drugie, żeby trzeba już było patrzeć na to, co się dzieje za plecami, że Lech to nie jest walka tak naprawdę o mistrzostwo czy o europejskie puchary, tylko za chwilę to mogłaby być walka o w ogóle wejście do ósemki, bo są zespoły ze środka tabeli, które były w środku tabeli, które regularnie punktują. Jeszcze jest Zagłębie Lubin, które powoli doszlusowuje i dobrze gra w piłkę. To jest jeden z ciekawszych zespołów na początku tego roku. Więc Lech musiał za wszelką cenę wygrać. To się stało. Poprawa była, ja mam wrażenie, że tak. No dobrze, ale powiedzieć, że nie było poprawy. Okej, ale tak ja czekam. Teraz będzie następny mecz u siebie i mecz z Arką i teraz Lech oczekuje tego, że Lech potwierdzi. Zrobi kolejny krok, potwierdzi to, że faktycznie zasłużył, że był lepszy w tym meczu i zasłużył na to, żeby dalej punktować, żeby na pewno żeby będzie im się teraz poważniej. Pracować w tym tygodniu prowadzącym do meczu z Arką spokojniej. Jedni w piątek, drudzy w niedzielę rozgrają kolejne spotkanie, a ci, którzy patrzą na wszystkich innych z góry, wykonują kolejny krok, czyli lechiści dla odmiany, podopieczni Piotra Stokowca. Mam wrażenie, że
nakręcają się coraz bardziej z tygodnia na tydzień, dodając sobie wiary, że to osiągnięcie jakże historyczne jest w ich zasięgu. No, osiągnięcie jest w zasięgu i faktycznie w tej chwili to już jest naprawdę solidna zaliczka i nawet w tym naszym systemie tej rundy dodatkowej i tej opcji na potracenie wielu punktów, no dość spokojnie oni będą do tego przystępować, natomiast nakręcania to ja tam w ogóle nie widzę. Widzę cały czas jednak drużynę taką grającą właśnie jakiś taki bardzo spokojny i wyważony futbol i aż czasami właśnie dziwne, że tam jest jakoś mało emocji. Z tego boiska wieje chłodem. Tam, ja tam, mam w Gdańsku Znaczy jest chłodniej na boisku, a tak goręcej w szatni. Bardzo możliwe, tam jest tak, też to nakręcanie. Ale jak patrzysz na to, co się dzieje na Murawie, no to jest faktycznie... No ze strony kibicowskiej to tak bardzo trudno ogląda się ten mecz. A i po co dotykałeś tego już? Pierwsze, co mnie wczoraj zabolało, jak tylko odpaliłam to spotkanie, wracając z Poznania, że znów mi brak kibiców. Tak, zdecydowanie. Natomiast ja się przyznaję, że nie mogłem oglądać na żywo tego meczu, sobie go nagrałem i po powrocie do domu sobie... znowu na swoim rowerze stacjonarnym? Nie. Włączyłem sobie powtóreczkę tego meczu i powiem wam szczerze, że znając wynik, to musiałem bardzo szybko to przewijać, no, bo do tej 40, powiedzmy, pierwszej minuty to tam praktycznie wiele się nie działo. No i, ale trzeba przyznać, że najważniejsza kwestia no, jest osiągana cały czas, czyli te punkty i uciekanie Legii. Przed tygodniem remis traktowany trochę jak porażka, no bo wiadomo było, że Legia może ich znowu dogonić, prawie złapać. A tu się okazało, że Legia się potknęła i jeden punkt do przodu, a tym razem trzy punkty kolejne do przodu i już jest dwie porażki i remis, tak? Więc... Tak, już jest 7 punktów, a mogło być 9, bo w Kielcach Legia zagrała znakomity mecz. Najlepszy mecz w tym roku. To cud, że ona nie wygrała tego meczu i to już byłoby 9 punktów, czyli ogromny dystans. Mówicie, że w Lechii nie ma takiego ognia, takiej widowiskowości, prawda? Ale pamiętajmy, że oni wciąż czekają na powrót Lukasa Haraslina, tak? To jest zawodnik, który nadawał tej gwiazdeczki, tego czegoś takiego, czego obecnie być może brakuje. Dlatego wydaje mi się, że jeszcze jedno, dwa potknięcia Legii, akurat terminarz może nie jest najgorszy dla Legii tak naprawdę, ale może być tak, że te emocje zaczną powoli stygnąć, jeżeli chodzi o tytuł Mistrza Polski dla kibiców w Warszawie, bo Lechia zacznie ten dystans powiększać zamiast zmniejszać. No właśnie, ale ty teraz widzisz, powiedziałeś, jak rozmawialiśmy w tej sekcji legijnej, ty powiedziałeś, że nie wiesz, czy Legia sumą umiejętności przewyższa piłkarzy. No jak ja patrzę jednak mimo wszystko, piłkarzy, Boże, przewyższa inne zespoły. I jak ja patrzę jednak... Mi się wydaje, że przewyższa. No właśnie, czy wszystkie? Tak, znaczy, nie ma takich postaci... Z całą pewnością. Wiecie, tam nie ma takich postaci jednoznacznych, które biorą piłkę, biorą na siebie ciężar gry i wygrywają w pojedynkę spotkania. Ale w Lechii mówisz, tak? Nie, mówię o Legii, dlatego być może sprawia wrażenie drużyny, która nie ma lidera. Poza tym, zobaczmy, jak ona jest skonstruowana. 3 bardzo młodych piłkarzy i spora grupa Portugalczyków, prawda? Więc tam nawet nie ma takiej postaci, która mogłaby być tym liderem. Natomiast wydaje mi się, że umiejętności, indywidualne umiejętności poszczególnych piłkarzy są absolutnie wystarczające. Też tak tego, żeby walczyć o inną sprawą jest skorzystanie z tego, tak? To znaczy, że mimo wszystko jakby... Nie wiem, brzmi to pewnie trochę jak herezja, no ale okazuje się, że sprowadzenie Carlitosa do Legii po prostu było złym pomysłem. Tak? To nie jest piłkarz, który potrafi grać w tym systemie, to nie jest piłkarz, który potrafi grać w ataku pozycyjnym. Ewidentnie Sapinto potrzebuje innego napastnika. Wydaje mi się, że Sapinto lubi inny typ napastnika. On chce sobie ulepić tego Kulenowicza na swoją modłę, ale generalnie jeśli chodzi o sumę umiejętności, no to Legia przewyższa Lechię znacznie bardziej niż o te 7 punktów, które ma straty. No, najważniejsze dla Lechii jest to, że tak jak powiedziałeś, nie mając teoretycznie swojej największej gwiazdy, robi swoje, po cichu, punktuje, tych punktów mogłoby być nawet gwiazdy więcej. Mladenowicz teraz gra tak, nie, ale że mówię jest, o Haraslinie przede wszystkim. Gwiazdą, naprawdę... Mówię o Haraslinie, który tak, jest na pewno postacią wybijającą się. Natomiast ta chłodna głowa, ta taka kalkulacja i spokojna gra, no wczoraj... No Wisła nie miała w zasadzie nic, no nie zrobiła nic, dlatego jeszcze popełniła błąd. Także wracamy do tego wcześniejszego wątku Lecha z Legią, że tam też zdecydował tak naprawdę błąd, jakiś rodzaj przypadku. Bramkarz Wisły po prostu powinien strzał Mladenowicza obronić, no tyle. Dobra, jeszcze bardzo króciutko, naprawdę bardzo króciutko, bo chcielibyśmy już się na Wyspy przenieść z
tą rozmową, ale jedna rzecz dotycząca Wisły. Wczoraj rozczarowanej, w poniedziałek bardzo szczęśliwej. Szczęśliwego Kuby Błaszczykowskiego i wszystkich, którzy przecież tak bardzo mu kibicują. Ja też słuchając tego wszystkiego, co się mówiło o Wiśle i mając wrażenie, że jednak do każdej rozmowy startuje się z punktu Jakub Błaszczykowski, poczułam to, co czułam, kiedy Bartosz Kurek pojawił się w siatkarskim Oniko Warszawa, gdzie no wszystko wokół tej drużyny i klubu w ogóle toczyło się wokół jednego człowieka. Macie wrażenie, że z takim kasusem mamy do czynienia w przypadku Wisły i Kuby Błaszczykowskiego? Myślę, że mamy. Jest Kuba i cała reszta. Ale jest jedna bardzo poważna różnica. Jednak Kurek przychodził tutaj do Warszawy jako najlepszy siatkarz świata i w znakomitej dyspozycji, a Błaszczykowski przychodził tak naprawdę nie wiadomo w jakiej formie. I w sumie musieliśmy się dopiero tego dowiedzieć. Tak, do końca tego jeszcze w tym momencie nie wiemy, w jakiej Kuba jest formie. No, szarpie, daje z siebie naprawdę 150%, tak, ale... Ja tak się bardziej zastanawiam, czy coś takiego może zbudować tę drużynę jeszcze bardziej, czy nie do końca? Znaczy wiecie, ja patrzę na tę oprawę kibiców, która witała Kubę Błaszczykowskiego i oczywiście to było wzruszające i to było fajne. Jakby ten moment tak naprawdę, kiedy on stał naprzeciwko tej flagi tybuny. Kuba tam... Ty to lubisz takie obrazki, co? Ja bardzo lubię takie obrazki. Wrażliwy tak, człowiek, tak. Taki właśnie ona zobaczy tu orła na przykład, obrazki. To się wzruszy. Nie powie nam o tym, ale się wzruszy. Przeżywa. Dlatego ja powiedziałem. Pozwolicie wrócić? proszę. Ta trybuna Kuba stojąca naprzeciwko. Kuba stojący naprzeciwko tej flagi, która wita go w domu i on tego karnego, no to było naprawdę super i to było piękne. Natomiast no, tych osób, które ratują Wisłę, jest jednak trochę więcej i ja się zastanawiam, czy kibice, którzy faktycznie specjalnie wybrali tylko i wyłącznie Kubę, to był jakiś manifest z ich strony, czy nie. I szczerze mówiąc nie mam odpowiedzi na to pytanie, bardziej rzucam weter, ale to było dziwne, że okej, być może chcieli faktycznie po prostu, żeby Kuba nie musiał z nikim się dzielić tą chwałą tego akurat dnia. Natomiast, no wiecie, no tam jest cały ruch, kilka jednak osób w to zaangażowanych, sami kibice są mocno zaangażowani. Są jako akcjonariuszami w sumie, tak? No tak, są akcjonariuszami. No i... Ale wydaje mi się, że tak, no, trzeba pamiętać o tym, że Wisła jednak straciła, no nie wiem, 95% swojej siły ofensywnej mniej więcej, po odejściu Ondraszka, Imaza i Kosztala. To są ludzie, którzy tak naprawdę zapewniali i tak nieregularnie przecież, bo Wisła grała przecież, potrafiła zagrać pasjonujące mecze, ale potrafiła też zagrać przeciętnie. Więc straciła piłkarzy, którzy tak naprawdę ten zespół w ofensywie ciągnęli. Teraz to wszystko jest skupione na barkach Błaszczykowskiego, o którym jeszcze nie możemy powiedzieć, że jest w formie. Na pewno nie widać tego tak do końca. Ma mało czasu, bo przecież walczy o to, żeby się załapać. Za chwilę bardzo ważne mecze się zaczynają. Myślę, że się nie załapie? No nie wiem, no, myślę, że taki jest plan. Ale jak to się skończy, to zobaczymy. Natomiast no, to jest wciąż za mało. To jest za mało, żeby Wisła, moim zdaniem, znalazła się w ósemce. Na ten moment, na to jak grają, to jest za słabo. Pożyjemy, zobaczymy. Na moje pytanie, czy szatni to nie zrobi w pewnym momencie krzywdy, że wszystko się toczy wokół jednego piłkarza. Nie odpowiedzieliście, dziękuję wam serdecznie. To teraz macie wolne, proszę się napić kawki. Przemysław teraz będzie mówił, bo będzie o wyspiarskim futbolu. Wielki dzień na Wyspach, bo i wielki hit. Nawet dwa można powiedzieć, chociaż finał Pucharu Ligi, patrząc na to, jak zachowuje się Chelsea w ostatnim czasie, to może być jednostronny mecz, tak jak ten ostatni. Ale natomiast... konsekwencje może mieć takie, że będziemy o nim ale dużo mówić w tygodniu. Od ligowego, zacznijmy tak? Od ligowego, tak jest. No na pewno, wielki mecz, bo wielkie zespoły, wielkie kluby, które wreszcie grają wielką piłkę. Taki mecz, na który... Taki mecz, na który... Chociaż myślałem, że od razu dołoży, ale a propos tej wielkiej piłki i wtorkowego występu na przykład. Ale nie wiem, to za chwilę. Ale wiecie, nie, Manchester United zawsze ma wielkie aspiracje. Tylko, że ostatnio jakoś nie potrafił tym aspiracjom podołać, a teraz okazuje się, że w ciągu tam paru miesięcy po przyjściu Ole Gunnara Solskjaera wszystko znów rozkwitło, jest pięknie. Wszyscy mają uśmiech na twarzy, wszyscy cieszą się grą, Paul Pogba strzela i asystuje. Gdyby nie Messi, to byłby najskuteczniejszym piłkarzem w Europie. Ach, ten Messi. No właśnie. Wszystko popsuje. No i wreszcie to jest taki moment, w którym myślę, że dojdzie do takiej naprawdę solidnej weryfikacji United i także nadziei Liverpoolu na mistrzostwo. Pamiętajmy, że karty rozgrywać będzie w końcówce sezonu United, bo będzie podejmować u siebie, no dzisiaj Liverpool, a w 35, bo tam jest przesunięta kolejka, po 35 kolejce będzie grać ten mecz z Manchesterem City zaległy. No i dużo będzie zależało właśnie od United. United może sprawić, że Liverpool, który czeka na mistrzostwo 29 lat,
że może jeszcze poczekać. Także to jest bardzo ważny dzień dla Liverpoolu. Znaczy, mi się wydaje, że Manchester United już został zweryfikowany. No tak, ale... został zweryfikowany dość brutalnie. To znaczy jednak mimo wszystko... Mówisz o Paryżu. Mówię oczywiście o Paryżu, który przyjechał bez dwóch najważniejszych piłkarzy, a faktycznie to była szkoła futbolu jednak. I to było takie odesłanie... Mam wrażenie, że już to słyszałam dokładnie tydzień temu. I że jednak Solskjaer... Będę się trzymał tej wersji. Nie, wygrał Tuchel, ten pojedynek. To było bez on został wysłany do szkoły z powrotem. Dokładnie, po prostu. On go odesłał z powrotem do ławy szkolnej. Natomiast faktycznie jakby ten mecz, no Liverpool-Manchester United, to jest przede wszystkim kapitalne wydarzenie kulturalne. Tak? No całe wyspy na to czekają. I faktycznie mówiłeś o tym, że od kilku lat w tym Manchesterze źle się działo, tak w skrócie. Tak? To znaczy, że niewykorzystywany był potencjał tego klubu, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że też o tym mówiliśmy, że Ole Gunnar Solskjaer, który wraca do tego klubu i wraca do siebie i zna ten klub od podszewki i wie, jak się tam zachowywać, jest idealnym człowiekiem na idealnym miejscu. I wczoraj widziałem taką wypowiedź, że jak on budował właśnie swoich piłkarzy, siebie przed tym meczem i mówi, że mecze z Liverpoolem na Old Trafford to zawsze były najważniejsze mecze, że jak przychodził terminarz na następny sezon, to pierwsza rzecz, którą się robiło, to się sprawdzało, kiedy Liverpool przyjeżdża na Old Trafford. I on wie, że kibice chcą tego usłyszeć. I on wie, że piłkarze muszą to usłyszeć. I on robi właśnie już taki pozytywny ten. No i tylko... Znowu, tak, czy oprócz bycia fajnym, starszym kolegą, bo to chyba tak trochę wygląda, czy będzie trenerem? Znaczy on zrobił już dużo, dużo ruchów, które świadczą o tym, że on ma pojęcie jednak, co robi. Powrót Mike'a Phelana, to jest jedno z kluczowych zagadnień tak naprawdę i wydaje mi się, że okej, przeżywaliśmy już takie historie. Był Zidane w Realu, był Guardiola w Barcelonie, na naszym podwórku był Magiera w Legii i nagle ten zespół potrafił się odnaleźć i pójść naprawdę mocno i zdominować na pewien czas jakieś rozgrywki, na których im zależało. No w Legii to było bardzo krótkie. No krótki, okej, ale wiesz, ale ten moment był taki ożywczy, prawda? I mówiliśmy, że Legia fajnie gra w piłkę i ładnie się spisała w Lidze Mistrzów i tak dalej. Okej, w każdym razie tutaj mamy trochę podobny mechanizm. I pytanie cały czas pozostaje, czy Solskjaer jest wystarczająco dobrym trenerem? Nie takim motywatorem, który potrafi znów sprawić, że piłkarze czują uśmiech na twarzy, tylko że po prostu trenerem. Mecz z Paryżem na razie wydaje się dawać bardzo duży znak zapytania. Nie powiem, że odpowiedź negatywną, bo to jest jedno spotkanie, nie wyszło mu, został przechytrzony, został ograny, ale zobaczymy, jak będzie dalej, bo na podwórku krajowym jednak te mecze... Trudne mecze, które musiał grać, zdawał testy. Zdał test na Tottenhamie i zdał test na Stamford Bridge w Pucharze Anglii niedawno. I wydaje mi się, że tutaj już było na przykład, wiedział jak zatrzymać Chelsea. Może było łatwiej, bo ją po prostu lepiej już rozpracował, lepiej ją znał. Wiesz, jak łatwo jest ostatnio zatrzymać Chelsea przecież. No, łatwo ją zatrzymać, bo ostatnio wystarczyło zatrzymać Jorginho, żeby zatrzymać Chelsea. Z drugiej strony można powiedzieć właśnie, że Tuchel by powiedział, łatwo jest zatrzymać United, wystarczy zatrzymać Pogbę. Ciekawe jest, ale to był ale klucz, głównie, prawda? Tak. Ten Marquinhos jednak kryjący indywidualnie Pogbę, no to był klucz do zwycięstwa Paryża. I teraz pytanie, czy Klopp będzie próbował tego samego, bo to nie jest takie w jego stylu. Prawda? Jakoś mi się wydaje, że to nie jest facet, który poświęca swoich piłkarzy na to, żeby ograniczali rywala. No i ja jestem bardzo ciekawy, jak on podejdzie do tego meczu. No to jest jednak mimo wszystko mecz na wyjeździe. Mimo wszystko, po prostu mecz na wyjeździe. Jestem ciekaw, czy zobaczymy ten Liverpool taki trochę z Ligi Mistrzów, tak? Czyli ten Liverpool rozsądny i ten Liverpool taki nie do końca pasujący naszego wyobrażenia o Liverpoolu. Bo na przykład Klopp zmienił taktykę i grał 4-2-3-1, inaczej ustawiał Salaha, grał jako napastnik, ale jak popatrzysz na mecze takie, nazwijmy to topowe, to on już zmieniał taktykę i wtedy wstawiał trzech piłkarzy do środka pola, grał 4-3-3, Salah wtedy na prawą, tak, wtedy na bok i szukał, to było widać też w meczu z Bayernem, że on chciał wciągnąć Bayern w pułapkę, ale Bayern był zbyt mądry i się na to nie dał złapać, więc zobaczymy, to raczej też może być spotkanie takie, wszystko będzie zależało też od chłodnych głów Manchester United, że są w stanie zagrać chłodny mecz. Wszystkich Liverpool. Państwa ciekawych tego spotkania zapraszamy oczywiście dzisiaj przed telewizory od 14:30. Ja zaraz głos przekażę ze Zbyszku, tobie wiem, że przecież nie wybaczyłbyś mi.
Więc jeszcze raz wracając tylko do zaproszenia, 14.30, wtedy wystartuje nasze studio. Tam zapraszamy oczywiście, o 15.05 przeniesiemy się już na miejsce zdarzenia. Rozumiem, że ty jesteś czekającym na ewentualne niepojawiące się problemy. Państwo nie będą musieli słuchać mojego komentarza, tylko będzie komentarz na miejscu już Marcin Rosłoń i Przemek Rudzki. I Przemek Rudzki są na miejscu i będą na Państwa czekać 15.05. Właśnie to nie jedyne zaproszenie, które dzisiaj mamy dla Państwa. Też nie tylko piłkarskie, ale to za chwilę, bo teraz jest czas Zbyszka. Nie, ja słuchałem tego, co mówił Przemek i tylko chciałem jakby dodać, że chyba Liverpool, ale także Manchester City, oni w tym sezonie grają troszeczkę inaczej, stawiając większy nacisk na defensywę zdecydowanie. I Liverpool stracił 15 goli chyba w 26 meczach, tak? Chyba najmniej w lidze, 5 ze stałych fragmentów gry do tej pory. Także to jest zupełnie jakby zmiana, zupełnie duża zmiana w porównaniu z tym, co było wcześniej. I tak samo jest u Pepa Guardioli, który również w niektórych meczach wręcz zabrania swoim bocznym obrońcom biegania do przodu, tak jak to robili wcześniej. Również zdecydowanie postawił na defensywę, czego czasami nie widać, bo wydaje się, Manchester City to jest drużyna, która przede wszystkim atakuje, tak? Tymczasem nie jest taki ten wyścig właśnie tych dwóch wielkich klubów, Manchesteru i Liverpoolu, właśnie też rozgrywa się troszeczkę na tej płaszczyźnie, kto lepiej zabezpieczy tyły. Tak. To bardzo ciekawe, co ty mówisz, bo napisał o tym felieton Jonathan Wilson. Jonathan Wilson, czyli guru z Guardiana. Taktyczny, tak, on znaczy z Guardian. Napisał to w Guardianie, tak, i napisał faktycznie dość ciekawy kawałek o tym, że wraca futbol defensywny, tak, czyli że po latach, kiedy widzieliśmy te zespoły tylko biegające z jednej strony na drugą i przerzucające się jakimiś super wymyślnymi atakami, że teraz nagle znowu zaczęto doceniać defensywę. On to napisał faktycznie po pierwszych meczach Ligi Mistrzów, kiedy tych bramek było bardzo mało i też zaznaczał tam, że oczywiście jego teza może za chwilę zostać obrócona w nic, ale coś jest na rzeczy, tak? I właśnie ten mecz, o którym już tutaj wspominaliśmy, czyli Liverpoolu z Bayernem, świadczył o tym, że tak się dzieje, bo tam oba zespoły faktycznie głównie myślały o tym, żeby bramki nie stracić. Bayern to już w 100%, tak? Lewandowski tak osamotniony, no to czasy późnego Waldemara Fornaliga ostatnio tak to wyglądało. Właśnie tą dużą analizę na ten temat Michał Zachodny w piłce nożnej stworzył i dlatego tak mi to utkwiło w pamięci, właśnie te przestawienie Wajchy, tak, na właśnie na defensywę. I oczywiście teraz będziemy to obserwować, tak? Teraz sezon wchodzi w decydującą fazę. I jeśli Wilson ma rację, a trochę na to wskazuje, że może mieć rację, no to kiepsko dla kibiców, no bo będziemy widzieć mecze, w których nie będzie już tych huraganowych ataków. Ale mimo wszystko City strzeliło 127 goli, jasne, tak? Jasne, tak, oczywiście, ale właśnie teraz w tych decydujących meczach, tam był bardzo... Liverpool gra bardzo taki stonowany ten futbol, w porównaniu z tym, co było tak w zeszłym roku, ale to myślę dlatego, że oni są stabilni w defensywie, czego wcześniej nie było, że on sobie może pozwolić, nie musi ryzykować po prostu. No, a Van Dijk, po co podjąć ryzyko i grać na 3-2, jak można zagrać bezpiecznie i wygrać mecz 1-0, tak jak Liverpool często wygrywał wyjazdowe mecze z przeciętnymi zespołami. Także to jest po prostu kalkulacja. A propos kalkulacji, to o innych, ale takich, którzy mają poważne problemy, pomówmy, bo tu już za chwilę kalkulacji nie będzie, bo nie będzie na nie okazji być może. Za chwilę to może być okazja dla brytyjskich mediów, by pobawić się nazwiskiem Sarri. I pewnie pierwsze, co powstanie, to sorry. Bardzo to realny scenariusz. Dobra. Sorry, ball. Jak się czyta angielską prasę, no to chyba bardzo realny. Kiedyś to miałam. Wciąż masz. Chyba bardzo realny tutaj. Przygotowując się też do programu, sobie przejrzałem. Przygotowywał się do programu. Wszystkie serwisy, to bardzo prawdopodobne, że już po tym najbliższym meczu, tak? Tym zbliżającym się dzisiaj, tak więc bardzo prawdopodobne. Natomiast większy ogóle, jest problem Sarriego z Chelsea, czy Chelsea z zakazem? No właśnie, a propos tego zakazu, chciałem do tego podążyć. Najprawdopodobniej to nie będzie tak, że już najbliższe okienko transferowe będzie zamknięte dla nich, bo wydarzy się pewnie to, co już wydarzyło się kilka razy, czyli odwołanie do Trybunału, przesunięcie wykonania, czy chwilowe otworzenie tego okienka i wykonanie transferów za x milionów funtów. Tak więc tam się tym na razie nikt aż tak bardzo chyba nie przejmuje. Nawet pojawiły się takie publikacje, że
cały czas kuszenie tych ewentualnych następców trenerów to polega na tym, że zapewnia się im 200 milionów już, tak, już w najbliższym okienku do wydania. Tak więc chyba bardzo spokojnie na razie do tego podchodzę. To jest skandalem, warto zaznaczyć. No, czekałem na ten głos. Ale jest, no oczywiście, że jest. Znaczy, to jak wielkie kluby obchodzą przepisy, to co się dzieje na szczytach europejskiej piłki, no to od lat już po prostu na to się nie da się na to patrzeć. I w momencie, w którym znowu Chelsea jest karana zakazem transferowym, ale wiadomo, że się odwoła, w ogóle powiedzmy o co chodzi, tak? Chodzi o ściąganie nieletnich piłkarzy, tak? 31 zarzutów w tej sprawie tam, mamy, tam tak? Tam zarzutów, tam chyba jest nawet więcej, no ale... Tak, chodziło o piłkarzy poniżej 18 roku życia, poniżej 18 roku życia, który... Ponad 90 przypadków zbadanych. Przy 29 piłkarzach pojawiły się problemy natury prawnej, prawda? Tak. I został zakwestionowany. Co oczywiście dzieje się na całym świecie, znowuż, tak? Wszędzie. Wszędzie pod każdą szerokością geograficzną trwa ten kidnapping i nawet ostatnio były jakieś kolejne papiery Football Leaks ujawnione, pokazywali papiery na ściągnięcie Jadona Sancho do City, tak? Czyli on to był dzieciaczek, już nie pamiętam ile miał lat, nie chcę teraz przestrzelać, no ale typu tam naście, tak? 11-12 i kosztował 200 tysięcy funtów, co też jest bezprawne, bo nie można kupować piłkarzy poniżej 18 roku życia. No i oczywiście to zostało jakoś tam załatwione w ten sposób, że agent dostał prowizję za usługę scoutingową czy coś takiego. No i zawsze znajdą się kolejne sposoby obejścia tego, aczkolwiek to, o czym Paweł mówił, czyli że wszyscy wiedzą, tak? Wiedzą wszyscy, że Chelsea zostanie ukazana i jednocześnie wszyscy wiedzą, że nie teraz i że po prostu muszą iść na super duże zakupy w tym oknie, żeby im wystarczyło nie na jedno, tylko wiecie, no na trzy, no to to jest oczywiście śmianie Chelsea, tak. Chelsea słynie też z tego, że wypożycza piłkarzy. To jest klub, który po prostu ma wszędzie, ma piłkarzy, ponad około 50 piłkarzy wypożyczonych, tak więc pewnie ci, którzy są wypożyczeni, liczą na to, że jednak wrócą, chociaż wydaje mi się, że to raczej nie nastąpi. Ale widać też wyraźnie, że w wielkich klubach, jak w wielkich korporacjach, po prostu oprócz w przypadku futbolu piłkarzy, ważni są też prawnicy, prawda? Muszą być na mocnym poziomie, żeby umieć właśnie te przepisy obchodzić. Jeżeli Nasser El-Khelaifi, tak, czyli facet, który jest odpowiedzialny za naruszanie przez Paris Saint-Germain finansowego fair play, jednocześnie dostaje się do czego on się dostał teraz? Do komitetu wykonawczego UEFA? No nie wiem, no wszystko jedno. No facet, który będzie teraz nadzorował śledztwo wobec siebie samego, no to znaczy, że coś tam jest nie tak. I z tą Chelsea też, i z Sarim też jest nie tak, ale to z zupełnie innych powodów. Jego to mi akurat szkoda, bo jak ja widzę nagłówki, że on jest, przystępuje do tego meczu jako dead man walking, no to są takie, on chyba też zdaje sobie sprawę, że tam już jest poznamiatane. A wiecie, co jest ciekawe, że on w tym momencie, w którym jest teraz, jakby go porównać z pierwszym rokiem pracy Pepa Guardioli w City, to on wygrał jedno spotkanie więcej, że ma lepszy bilans niż Guardiola w pierwszym roku pracy. Różnica jest taka, że City postawiło wyraźnie na tego człowieka i bez względu na to, co się wtedy działo się różnie. Tam była porażka, nie wiem, z Evertonem 0-4, różne dziwne rzeczy. Też zresztą angielskich mediów, miał świetny początek, podobny scenariusz. Świetny początek, City wygrało bodaj 10 meczów z rzędu. I potem nagle zaczęły się komplikacje, zaczęły się problemy, wypadł jeden, drugi, trzeci piłkarz z powodu różnych powodów. Kompany wtedy wypadł. Pamiętam, że był taki decydujący moment od braku Kompanego, nagle zaczęły tam się problemy. I tutaj jest podobny scenariusz. Wszedł do ligi praktycznie z marszu, wygrywał mecz za meczem, do listopada niepokonany, ale w końcu zaczął być rozszyfrowany trochę. Zaczęły pojawiać się inne problemy, no, problemy właśnie z Jorginho przede wszystkim, swoim pupilem, który no, też nie do końca spełniał to zadanie, które miał, powiedzmy, powierzone w Napoli. Został też rozszyfrowany i no wiecie, no, problem na przykład z tym, że ja widziałem kompilację zagrań, że Jorginho, które nie zostały wykorzystane, to no szczerze tak, mówiąc, to problem z napastnikiem, kłopot z napastnikiem, kłopot z tym, że dlaczego nie jest wykorzystywany w swoich na maksa N'Golo Kante. Znaczy, no, że gra nie na tej pozycji. Nie gra na tej pozycji, tak? co powinien. No i tych takich jakichś pojedynczych rzeczy. Ale akurat Sarri się to bardzo dobrze wytłumaczył, tak? Bo to jest taka scena na konferencji prasowej, na której on jest pytany, dlaczego Kante gra nie na swojej pozycji, czyli tego tam
nie wiem, jak to nazwać. Kante mówi, że w ogóle pasuje ta pozycja, no, on lubi to. To jest pierwsza rzecz, defensywnego pomocnika, tak to nazwijmy, tak? Czy tam holding midfielder, no. W każdym razie, dlaczego nie gra na tej pozycji? Dlaczego nie gra na tej pozycji? Sarri tłumaczy, że potrzebuje tam innego piłkarza, że potrzebuje piłkarza, który będzie grał szybciej piłką, a że N'Golo ma inne zalety, ale akurat tego, czyli bardzo szybkiego podania i szybkiego rozrzucenia tej piłki nie ma. Czyli udziela odpowiedzi takie, jak oczekuje od fachowca. Tak, znaczy dziennikarz pytający powinien być usatysfakcjonowany, dostał swoją odpowiedź. No ale dziennikarz pytający mówi, ale N'Golo Kante wygrał Mistrzostwo Świata. Na co Sarri mówi, tak, ale nie w tym systemie. No i faktycznie ale to co Przemek powiedział, że w Manchesterze wszystko podporządkowano Pepowi, tak, że struktury zarządzające... Oni nie wygrali niczego w pierwszym sezonie, prawda? Całe wsparcie, łącznie z finansami i tak dalej. Natomiast tutaj można mieć wrażenie, że Sarri jest trochę osamotniony, tak, tak. Że okej, okay, prawdopodobnie on zostanie zwolniony. To jest ten sam problem, który mieli wcześniejsi trenerzy Chelsea i na to, co jest w tej całej historii niepokojące dla Sarriego, to, że te zmiany, które Chelsea... Że się dobrze czuje Chelsea w tym całym takim... Zawsze wychodziły na dobre, bo zmiennica, przecież ten standardowy przykład to jest Di Matteo, który zdobywa Ligę Mistrzów, prawda? Potem oczywiście w następnym sezonie jakby powrót do tych samych kłopotów i to tak się ciągnie od wielu, wielu, wielu sezonów. Natomiast wydaje mi się, że Sarri jest trochę... Sarri, tak jak powiedziałeś, Sarri nie chce zmieniać tej koncepcji. On sobie zdaje sprawę, że być może nawet został kilkakrotnie przeczytany, być może w tym momencie nie stać tego zespołu na to, żeby z najważniejszymi tymi drużynami z topu rywalizować jak równy z równym. Ale mimo wszystko swojego systemu nie chce zmienić. Niektórzy uważają, że jest uparty. Ale Guardiola też nie chciał. Dokładnie, ale Guardiola też idzie swoją drogą. Potrzebuje po prostu czasu. Teraz jest kwestia, czy Abramowicz jest w stanie ten czas Sarriemu dać. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że wcześniej wydaje mi się, że w Chelsea byli trenerzy, którzy trochę jakby, nie wiem, porównać ich do Krawców, to oni raczej kroili taki garnitur z takich piłkarzy, jakich mieli. A Sarri chce pójść inną drogą. Sarri jest takim trochę designerem, który chce zrobić to wszystko na swój sposób. Być może nie ma do tego na ten moment odpowiednich piłkarzy i dlatego tych wyników nie ma jeszcze w tym momencie. Ale ja myślę, że on jednak udowodnił już w swojej pracy. Miał trudniejsze momenty przecież, tam w niższych ligach włoskich też go tam wyrzucali. No, więc udowodnił po prostu swoją pracą wcześniej, że jest w stanie coś stworzyć. Powiem wam tak, mam takie problemy jak trener Sarri, bo też nie mam czasu i nie mam cierpliwości wydawcy. Zostało nam 5 minut, a ja bym bardzo chciała pomówić jeszcze o Lidze Mistrzów. Wiem, że pewnie i o meczu z Gelsenkirchen chcielibyście powiedzieć, bo nie. Było o czym mówić, a ja bym chciała. I o meczu Atletico z Juve też chcielibyście powiedzieć, to przy tym drugim się zatrzymując, więcej mielibyście do powiedzenia o warstwie sportowej tego wydarzenia, czy jednak o tym, o czym cały świat mówił Simeone, Cristiano, po robocie? Ja nie wiem tylko, czy za dużo się o tym nie mówi. Tak naprawdę, futbol jest w dużym jakby procencie pewnym teatrem. Tak? Jeżeli zaakceptowaliśmy to, co się dzieje przed walkami pięściarzy, tak? Całe te puszenie się, ten teatr i tak dalej, no to nie oczekujmy, że w piłce nożnej będą sami dżentelmeni, bo inaczej byśmy tych prawdziwych dżentelmenów nigdy nie znaleźli, takich których znamy. Tak? To jest pewien teatr. Ja właściwie... No, jeżeli już wymagać jakiegoś zachowania może bardziej eleganckiego, to chyba bardziej od trenera niż od piłkarza. Tak? Ja myślę, że ze strony Cristiano Ronaldo to była taka pewna oznaka frustracji. On doskonale zna Atletico, on wie, jak bardzo trudno będzie Juventusowi odrobić tę stratę. No i po prostu tak mu się ulało, ta jego złość. Bo być może, nie wiem, czy się zgodzicie, ale runie w gruzach jego plan. Bo jego plan, tak sobie myślę, że oprócz wielu pobudek, dla których on przyszedł do Juventusu, był taki, że odchodzę z Realu, Real jest trochę słabszy, zanim się pozbiera, to ja zdążę z Juventusem być może wygrać Ligę Mistrzów, a tym samym ten odwieczne pytanie Leo czy Cristiano, to będzie duży punkt po stronie Cristiano. I on teraz, być może zdaje sobie sprawę, że kurczę, to się może nie udać, tak? że nie damy rady odrobić straty z Atletico i dlatego zareagował tak, jak zareagował. Lepiej jakby tego nie robił, oczywiście. Natomiast chyba za bardzo się czepiamy. Wiecie, no przede wszystkim tego gestu to nikt by nie widział, gdyby nie tam 3 miliony kamer, które są. I faktycznie jakby od razu ruszyły analizy, co to znaczy. Tam w trakcie meczu domysły na Twitterze, w innych mediach społecznościowych. Ja to zresztą byłem przekonany, że on pokazuje, że to on ma 5 złotych piłek, a nie że 5 wygranych Ligi Mistrzów, bo zdecydowanie mi bardziej to do niego pasuje, ale okej. Okay. Natomiast ten gest Simeone, no szczerze mówiąc, no to słuchaj, znaczy ja miałem tego dosyć. Znaczy w sensie patrzyłem na tego swojego Twittera i generalnie jak przekazem dnia było, że Simeone złapał się za krocze. No.
wiecie, fajny mecz był przed chwilą. No. A mi tylko wyskakiwał ten Simone trzymający się za krocze, faktycznie. Więc ja miałem przesyt tego. Bo to jest tak, że my oglądamy mecz i siedzimy sobie przed telewizorem w wygodnej kanapie, cisza, ewentualnie kilku znajomych i sobie dyskutujemy, a człowiek siedzi w kotle tak naprawdę, buzują emocje. A pamiętajmy, że to też jest człowiek, który w piłkę grał i tak naprawdę ta dusza piłkarza chyba w nim nie umarła. Więc mnie to naprawdę nie oburza. Fajnie na ten temat napisał taki a la felieton Mati Święcicki, że na czym polega futbol? No na sprzedawaniu emocji, tak? I to jest jakiś sposób sprzedawania emocji. Mnie to kompletnie nie oburza, ale z drugiej strony... Tylko warto wtedy stosować te same reguły do wszystkich. To tak. Znaczy, że wtedy też należałoby powiedzieć, że Ricardo Sapinto właśnie, nie podający ręki Michałowi Probierzowi to jest część tego teatru. Swoją drogą, ta gra na emocjach też po prostu ma bardzo różne zabarwienie, tak? Bo mieliśmy taki odcinek gierki emocjonalnej właśnie przed naszym hitem kolejki, tym wczorajszym. No i nie wiem, ja tak jak zgadzam się z wami, że tę historię z Atletico Juve rozdmuchał świat zbytnio, szukając nie wiem po co, poza piłkarskich tematów. Natomiast sokowirówka i tego typu zaczepki, ja tego nie kupuję. Ale, po prostu nie mieści się to w mojej estetyce. Ale wiesz, czym się to troszkę różni? Ci zaczepiający, ani ci odpowiadający nie przekonają mnie, że to jest potrzebne. Zupełnie nie rozumiem idei zaczepiania. W momencie, kiedy przegrywasz dwa mecze, tak. I grasz sobiutko i jeszcze zaczepiasz swojego rywala. 4-0 z Piastem Gliwice, 4-0 zostałeś od Piasta Gliwice. No jakby podejść do tego meczu z pokorą, tak? Jakby, a to trochę też było na zasadzie na pochyłe drzewo, nawet tam koza skacze, tak to idzie? Mniej więcej właśnie. Wiem, że dzwoni, ale nie wiem w tym kościele, że wybrnę innym przysłowiem. My w Polsce próbujemy się bawić jakieś takie gierki psychologiczne, tak podobno wczoraj spóźnienie się zawodników chyba Legii Warszawa, na wyjście, tak? na wyjście na mecz, potem na drugą połowę rewanż, gdzieś jakieś historie z sokowirówką i tak dalej, tylko tak jedna kwestia jakby cały czas nie dojeżdża, no my w piłkę nie potrafimy grać. Potem oglądamy taki hit, który ma być hitem i no, o czym mówiliśmy na samym początku, no że jakości tam było tyle, co kot napłakał. I przysłowiowo się tak na koniec zrobiło. Zdaje się, drodzy panowie, że musimy kończyć. Jak z tym kościołem tak na poważnie było, to suma się zaraz zaczyna. Z jakim kościołem? No coś mówiłeś w kościele przed chwilą. Aha, że wiem, że dzwoni. No to zaraz będzie dzwonić. Jak masz chwilę, to... My teraz będziemy a propos sumy jeszcze podsumowywać, drodzy państwo, tych emocji tylko dobrych państwu życzymy, o tych złych, o których też tutaj musieliśmy wspomnieć, nie myślmy. Dzisiaj jest niedziela, piękny dzień, zapowiada się i właśnie na naszych antenach mnóstwo piłkarskich emocji, ale nie tylko one, bo tak, za chwilę już Liga Hiszpańska, później mecz, co się zowie hitem na Wyspach, dziś też świetnie zapowiadające się przynajmniej spotkanie Krakowi z Jagiellonią, też istotne dla układu tabeli Lotto Ekstraklasy. Oczywiście podsumowanie wszystkich polskich wydarzeń piłkarskich w Lidze Plus Ekstra. To wszystko państwo wiedzą. Kolejkę kończymy jutro, ale jakby jeszcze chwilę państwo chcieli odejść od sportu, a pozostać w wielkim świecie, to noc oscarowa przed nami. 30 minut po północy zapraszamy do Canal Plus. Bardzo serdecznie wydarzenie większe niż wielkie, a takiej też wielkiej, dobrej i pełnej odpoczynku niedzieli państwu życzymy wraz z Piotrem Żelaznym. Dziękuję bardzo. Pawłem Kapustą. Dziękuję. Zbigniewem Muchą. Dziękuję bardzo. I Przemysławem Pełką. Uprzejmie dziękuję. Bardzo wam, panowie, dziękuję. Dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze, w tym samym miejscu.